Hejka wszystkim, chciałabym dzisiaj pokazać, jak zrobić taką sukienkę z falbaną. Wykrój potrzebny mi do tej sukienki tworzę za pomocą taśmy na manekinie. Obklejam jedną połowę, by powstała mi forma. Po obklejeniu tak powinno się prezentować. Na taśmie za pomocą mazaka rysuję interesujące mi części. Taśmę odklejam i wycinam każdy element. Bardziej szczegółowy opis powstawania moich wykroi znajdziecie w tutorialu, którego link podałam w opisie. Gotowe elementy odrysowuję na materiale za pomocą mazaka. Każdy element wycinam, zostawiając około centymetra na szew. W wyznaczonych miejscach spinam szpilkami zakładki na spódnicy. Zakładki powstały na skutek nacięcia formy na manekinie. Od razu też szpilkami pospinałam inny element, m.in. boki, miseczki, środek. Wyjątkowo tą sukienkę zszyłam tylko ściegiem prostym. Podczas tworzenia tej sukienki bardzo się spieszyłam, ponieważ robiłam ją dzień przed imprezą, na którą chciałam ją ubrać. Udało mi się! A pomysł na tą sukienkę wpadł podczas oglądania TikToka. Jedna dziewczyna właśnie ją uszyła i tak mi się bardzo spodobała i mówię, muszę ją zrobić. Wszystkie elementy spódniczki spinam szpilkami, następnie będę ją zszywać. Miseczki do sukienki postanowiłam wzmocnić za pomocą pianki gorseciarskiej, ale podczas wycinania popełniłam jeden błąd, ponieważ w miejscu koło pachy nie zostawiłam miejsca na szew, ale na szczęście bardzo to nie przeszkadzało. Wycinam dwa paski, które później będą moją ramką do miseczki, żeby to ładnie zakryć materiał. Zaraz zobaczycie, nie mogę tego wytłumaczyć. Przez sam środek pasków maluję linię. Za pomocą szpilek przypinam do miseczek te paski od strony dekoltu.
nie wiem jak to inaczej nazwać. I później za pomocą nitki przyszywam to ręcznie. Po przycięciu z prawej strony przewracamy tą ramkę. No właśnie, żeby nam powstała ta ramka, to spinamy ją szpilkami i zszywamy. Miseczki spinam z dolną częścią i zszywam. Wtedy też łączę boczne części i zszywam. Na górnych częściach po bokach robię ramkę i zszywam. Od wyznaczonej linii wykroję w odległości 2,5 cm. Przyszywam prostokątny materiał o szerokości 4 cm. Z prostokątnego materiału tworzę wstążkę, dzięki której będę miała szrówki do tej sukienki. Za pomocą nitki rysuję, jaką długość każda szrówka powinna mieć, żeby były równe. Za pomocą szpilek w równych odległościach przypinam szlufki, następnie zszywam to ręcznie i poprawiam maszyną. A ten prostokątny materiał, co przyszywam prędzej, będzie służyć do ukrycia tej brzydszej strony, jak są przypięte te szlufki. Wykrój na rękach odrysowałam od starej koszuli, następnie przyniosłam go na materiał, który złożyłam 4 razy i zostawiłam miejsce na szew. Zszyłam tylko górną część, a dolnej nie rozcinałam. Rękawy wracam na prawą stronę. Boki materiału zszywam ręcznie, by nie został żaden taki szew, żeby nie odstało, żeby było tak wszystko fajnie schowane. Rękawy przypinam do wyznaczonego miejsca i zszywam. Po zszyciu rękawu przypinam spódnicę do górnej części i też zszywam. Jedną z ostatnich czynności, jaką wykonuję, jest zrobienie falowany. Ma długość 15 cm i za pomocą igły przewlekam u góry, żeby ją tak ładnie pomarszczyć. Wtedy przypinam szpilkami do spódnicy, zszywam ją i ostatnią czynnością wtedy, którą robię, jest wszycie zamka.
Mam nadzieję, że tutorial Wam się spodobał. Chociaż trochę pomogłam, zapraszam Was do odwiedzenia mnie na portalach społecznościowych, link w opisie. Bye!